Całkowite zaćmienie to też muzyka Jana Apy Kaczmarka. Dzisiaj dedykujemy mu pokaz. Wtedy to był naturalny wybór, żebyście współpracowali razem przy tym filmie? No, dla Jana to był naturalny wybór, on bardzo chciał. Ja nie byłam pewna, bo wydawało mi się, że jego muzyka ma inny charakter zupełnie niż ja sobie wyobrażam jakby taką aurę tego filmu. I on mnie bardzo chciał przekonać, że się mylę. I skomponował taki rodzaj demo. Jeszcze zanim zaczęliśmy zdjęcia w ogóle, no i to było wspaniałe, także potem puszczaliśmy to sobie w trakcie zdjęć jako inspirację, no i potem już ta współpraca była bardzo, bardzo harmonijna. Myślę, że oboje żeśmy się bardzo inspirowali, zresztą zrobiliśmy wspólnie bodajże 5 filmów. I w każdym z tych filmów muzyka Jana jest bardzo takim ważnym elementem narracji i emocji. Dziś rodzina pana Jana nie ukrywa, że sytuacja jest trudna, że to nie jest w jego przypadku walka o zdrowie, ale też o życie. Czy państwo macie kontakt? Czy pani pamięta wasz ostatni kontakt? Ja odwiedziłam Jana wczoraj w szpitalu, także żeśmy się wczoraj widzieli. To było bardzo wzruszające. A przedtem go widziałam nie tak dawno temu, ale przed pandemią, nie? W czasie pandemii żeśmy się nie widywali. No a kiedy jego choroba przybrała taki dramatyczny wymiar, no to żeśmy się komunikowali SMS-owo głównie. Ale w tym roku dostał Orły, taką nagrodę Polskiej Akademii Filmowej za całokształt twórczości. Ja wygłaszałam laudację. Była też Ola Kaczmarek, żona Jana. No i Jan potem do mnie zadzwonił. On ma trudności z mówieniem wskutek tej choroby, ale powiedział mi tego. No a wczoraj żeśmy się właśnie widzieli. No wie pan, no mówią mu miłe rzeczy, opowiadałam, on też chciał bardzo, żebym opowiadała różne rzeczy, więc opowiadałam różne rzeczy, gdzie byłam, dokąd jadę, co się dzieje i tak dalej. Jest spragniony kontaktu i wiadomości. Wspominaliśmy Bretanię, gdzie ja mieszkam często, znaczy mam dom tam i spędzam tam dużo czasu, a Jan mnie tam kilkakrotnie odwiedzał i taką ma tęsknotę do tych pejzaży, do tych czasów. Poruszające spotkanie, dzisiaj też będziemy dedykować pokaz o godzinie 19 panu Janowi. No i też nikt nie odbierze ani sukcesów panu Janowi międzynarodowych, ani pani. I tak się zastanawiam, jeżeli pani spotyka na przykład zagranicznych przyjaciół, gości, wielbicieli, jakie polskie filmy im pani poleca, żeby tak pokazać, jakie to polskie kino jest? Polskie kino akurat jest bardzo komunikatywne, jego część przynajmniej. I jest dla świata takim dobrym sposobem, żeby zakomunikować z naszą wrażliwością i z naszą historią i z naszymi idiosynkrazjami i jednocześnie z naszą kreatywnością. Jak spotkam panią na rynku w Krakowie dzisiaj i będę zagranicznym turystą, to pani poda jakiś konkretny tytuł, który zrobił na pani ostatnie wrażenie? No ostatnio zrobiło na mnie parę polskich filmów wrażenie, znaczy w ciągu ostatniego roku. Jos Kolimowskiego, Silent Twins Agnieszki Smoczyńskiej, a zupełnie ostatnio Chleb i sól Damiana Kocura, który uważam za świetny film i nowy, bardzo oryginalny i mocny talent. Mhm. Oglądała pani Słonia, który dostał? Słonia jeszcze nie oglądałam. No to też serdecznie polecam. Mhm. Wielu tych młodych filmowców oczywiście wie, jaką drogą chciałoby iść. Nie zawsze może ma do tego narzędzia. Czasami po prostu szukają inspiracji. Gdybym mógł poprosić, jaką radę dla tych młodych filmowców ma Agnieszka Holland, żeby dostać się do serc widzów, żeby w Polsce móc zarabiać na tym i żeby osiągnąć sukces? Zarabiać to jest trudna sprawa, dlatego że to jest bardzo niepewny zawód. Chociaż dzięki platformom streamingowym jest coraz więcej takiej pracy dla reżyserów, dla scenarzystów, dla aktorów, dla ekip, ponieważ produkuje się bardzo dużo. Pytanie, jak tam można odcisnąć swoje indywidualne piętno kreacyjne, no to tutaj to jest oczywiście ograniczone, nie zawsze się to udaje. Natomiast jeśli chodzi o kinematografię, no to jeżeli kinematografia ma przetrwać, jeżeli jest w ogóle sens robienia filmów fabularnych, to wtedy kiedyś jest to bardzo odważne. Ja uważam, że bym radziła więcej odwagi młodym koleżankom. I nawet popełniajcie błędy, ale na tym popełniajcie błędy i nie bójcie się wyjść ze strefy takiego komfortu. Nie wiem, czy panią zaskoczę, ale dwa z tych pytań, które dzisiaj zadałem, wygenerowała sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja wygenerowała które? O pierwsze wrażenie z Leonardo DiCaprio przy spotkaniu. Mm-hmm.
I o tych zagranicznych widzów właśnie. Jakie polskie filmy pani by poleciła, żeby pokazać, czym jest polski kino? No wie pan, to jest przygnębiające. Już niedługo nie będzie pan potrzebny w ogóle, co? Bo przecież no nie pierwszy artykuł, już mamy tego wiele, że ta sztuczna inteligencja wygrywa różne konkursy twórcze, tak? Czy dla kina to jest szansa, czy zagrożenie? Albo czy tylko zagrożenie? No wie pan, jest to na pewno ogromne zagrożenie, dlatego że my bez sztucznej inteligencji też się dajemy bardzo łatwo manipulować, prawda? Różnego rodzaju algorytmom, czy fake newsom, czy alternatywnym rzeczywistościom. Więc jeżeli w ogóle granica między tym, co prawdziwe, a co sztuczne się zatrze, to grozi nam jakaś no, zupełnie nowa era, do której na pewno nie jesteśmy przygotowani. Także tak, ja odbieram to jako zagrożenie, ale z drugiej strony nie da się tego zatrzymać. Także chyba, że wrócimy do... Będzie totalna katastrofa i wrócimy znowu do jakiejś epoki kamienia łupanego, co może by nam się przydało. Cieszę się, że dzisiaj i pani jest nam bardzo potrzebna i mam nadzieję, że moja skromna rola również prawdziwa Agnieszka Holland. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.